Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry Instagramie. Dzień dobry Facebooku. I jak się nazywamy? Jak zdróweczko? Witam, witam. O zdrowe pytam. Halo, halo. Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Czy ja jestem? Czy mnie nie ma? Na Instagramie widzę trzy oczka. Na Facebooku widzę jedno oczko. Coś drgnęło, czyli gdzieś mnie widać. Przynajmniej częściowo. Serduszko poszło. Ktoś mnie słyszy. Domniemują. Dzień dobry, jest Jolanta. Cześć, Jolanta. Czekam jeszcze na znak sygnał. Hejo, jest i Karola. Czekam jeszcze na znak sygnał od Instagrama. W sumie nie wiem, na którym telefonie jestem, gdzie. Ale chyba tu jestem na Instagramie, a tu jestem na Facebooku. Jesteście. Cześć, słychać i widać Puchatki Textilart. Dzięki. No dobra, skoro jestem i skoro mnie widać, czekajcie, że to się poprawię, bo jakoś tak z góry, o, lepiej. Skoro już jestem, skoro poszło i na Instagramie, i na Facebooku, witam Was bardzo serdecznie. Jest środa, jest godzina 19:30, a to znaczy, że startujemy z kolejnym cotygodniowym live'em Q&A. Te live'y dla tych z Was, którzy są tutaj być może po raz pierwszy, polegają na tym, że Wy zadajecie pytanie w komentarzu. Ja te pytania czytam, na żywo Wam odpowiadam. Pytania dotyczące budowania marki handmade, budowania biznesu opartego na rękodziele, ale w sumie wychodzi czasami, że również rozmawiamy na tematy poboczne, więc się nie stresujcie. Można sobie od czasu do czasu rzucić tematem niezwiązanym z biznesem. Instagramy standardowo poproszę o udostępnienie tej relacji, o oznaczenie nas w swoim udostępnieniu, aby podać dalej, zaprosić innych rękodzielników do tego, żeby przyłączyli się do tego live'a, żeby również mogli zadać swoje pytania, bo naszą misją bezcukrową jest niesienie tego kaganka oświaty pomiędzy rękodzielnikami, odczarowywanie tego szkodliwego stereotypu rękodzielnika chałupnika, który właśnie kojarzy się bardziej z pracą chałupniczą, a wiemy, że można to zrobić, tylko można to zrobić w jeden sposób. Można to zrobić tylko podchodząc do budowania swojej marki i do budowania swojego biznesu w sposób profesjonalny, a nie chałupniczy. Jeżeli nasze rękodzieło nie jest chałupnicze, tylko jest wyrobem artystycznym, poznaliśmy techniki, jesteśmy biegli w tym, co robimy, nasze rękodzieło jest piękne, to nasze marketingi wokół tego rękodzieła powinny być równie profesjonalnie zrobione. Dzięki temu cały rynek rękodzielniczy będzie wyglądał bardziej profesjonalnie, a to przełoży się bezpośrednio w wizerunek rękodzielnika w oczach naszych klientów. Dzięki czemu oni zaczną postrzegać rękodzieło nie jak wyrób chałupniczy, ale jak sztukę. Dzięki czemu my w końcu będziemy mogli wyceniać sobie to rękodzieło tak jak sztukę, a nie jak te długopisy składane na akord w domu. Skończyłam to długie, długie zdanie. Pamiętajcie również, że w miłości i w biznesie kto dzieli, ten mnoży. Więc nie ma co się bać. Zapraszajcie innych rękodzielników, mówcie im o nas, bo jesteśmy w stanie odmienić ten rynek tylko wspólnymi siłami. Nikt nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie i w pojedynkę. Pomóżcie nam w tej misji. Wielkie dzięki za każde udostępnienie. Magdalena pyta, czy live będzie udostępniony. Tak, będzie udostępniony. Zanim przejdę do pytania na rozbieg, a pytanie na rozbieg mam bardzo fajne, ponieważ odpowiem Wam w zasadzie jednym zdaniem. Kiedy można uznać, że praca nad budowaniem naszej marki, wyglądu, czyli od tej strony wizerunkowej, kiedy można uznać, że ta praca jest, no może nie zakończona, przepraszam, bo jakby ta praca nigdy się do końca nie kończy, ale kiedy można uznać, że wystarczy, mogę iść dalej, zająć się innymi rzeczami. Jednak zanim przejdę do odpowiadania na to pytanie, kilka ogłoszeń parafialnych, prawie. Mamy dzisiaj, który tam? 10, tak? Czyli zostało 8 dni do premiery naszego kursu Słowa mają moc. To jest bardzo ważna informacja dla Was, dlatego że po pierwsze kurs jest rewelacyjny i uczy rękodzielników, jak tworzyć dobre treści. Odczarowuje ten cały proces budowania komunikacji z naszymi klientami, takiej komunikacji, która będzie najpierw wzbudzała zaufanie, potem budowała więzi, by na końcu spowodować sprzedaż. A po drugie, to oznacza dla wszystkich Was to, że przed nami darmowe, merytoryczne szkolenie. Ponieważ każda premiera naszego produktu wiąże się z naszym prezentem dla Was.
od nas dla Was. I tymi prezentami zawsze są bardzo fajne, merytoryczne szkolenia. I takie szkolenie się również odbędzie w dniu premiery naszego kursu Słowa mają moc, 18 maja o godzinie 18 w naszej grupie, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia. Będzie to szkolenie na temat tego, jak tworzyć komunikację, która buduje więzi z naszymi klientami. Bardzo dobre szkolenie, bardzo merytoryczne i warto na nim być na żywo, dlatego że wtedy po pierwsze będzie można zadawać pytania, a po drugie zakosztujecie wtedy tego flow, tego takiego, wiecie, takiej energii grupy, gdy jesteśmy wszyscy na żywo. I to jest jedno ogłoszenie. Drugie ogłoszenie jest takie, że to szkolenie będzie tylko w grupie, więc kogo nie ma w grupie, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia, ten nie będzie mógł skorzystać z tego szkolenia. Gdzieś linki do grupy na Facebooku sobie wiszą i Karolina zalinkuje Wam również w komentarzu, a Instagramy linka do grupy znajdą w linku w bio. Tam się rozwinie takie drzewko i wśród tych linków w bio jest również link do naszej grupy na Facebooku. Trzecie ogłoszenie jest takie, że przypominam, że trwa konkurs w Royal Stone, w którym można wygrać dostęp do bezcukrowej dyszki. Idźcie i zobaczcie i weźcie udział w konkursie. Czwarte ogłoszenie jest takie, że dostęp do poszczególnych modułów bezcukrowej dyszki można wykupić sobie jeszcze do czerwca, do końca czerwca, żeby nie było. Więc kto jeszcze tam ma ochotę i chrapkę, to oczywiście zapraszam. I piąte, najważniejsze oprócz pierwszego, najważniejsze z tych wszystkich ogłoszeń jest takie, że ogłaszamy konkurs, bezcukrowy konkurs dla Was. Co do wygrania w konkursie? Do wygrania dostęp do kursu Słowa mają moc, więc jeden rękodzielnik, ktoś z Was wygra sobie ten kurs. Nie robiłyśmy jeszcze, zdaje się, takiego konkursu, więc stwierdziłyśmy, że my sobie sprawdzimy, czy Wy lubicie tak się bawić, czy lubicie brać udział w konkursach, czy macie w sobie taką, wiecie, żyłkę hazardzisty. Ale spoko, to ten taki hazard bezcukrowy jest zdrowy i stwierdziłyśmy, że zrobimy konkurs z okazji premiery drugiej edycji kursu bezcukrowa, przepraszam, słowa mają moc. I teraz na czym będzie polegał ten konkurs? Ponieważ chciałyśmy, żeby zadanie konkursowe było łatwe, żeby każdy mógł wziąć udział w tym konkursie i żeby to nie było bardzo wymagające od Was, chcemy po prostu usłyszeć o Was. Chcemy, abyście opowiedzieli nam o tym, kim jesteście, co robicie, co to za twórczość, czym jest Wasz produkt. To, co chcecie opowiedzieć o sobie, my to chcemy usłyszeć. Konkurs będzie miał miejsce na Instagramie, to jest bardzo ważne. Facebooki musicie iść na Instagrama i to tam trzeba rozwiązać zadanie konkursowe, czyli opowiedzieć o sobie i swojej twórczości w formie totalnie dowolnej. To może być rolka, to może być karuzela, to może być kolaż, to może być zwykły post, to może być relacja, chociaż relacja najlepiej, żeby była w formie udostępnienia, dlatego że konkurs będzie trwał do 17 maja, a my rozstrzygniemy ten konkurs podczas trwania szkolenia na żywo. I żebyśmy były w stanie fizycznie Wam rozwiązać konkurs, to potrzebujemy mieć dostęp do wszystkich kreacji, do wszystkich zadań konkursowych i ku temu stworzyłyśmy dwa hasztagi. Po tych hasztagach znajdziemy Wasze zadania konkursowe, więc jeśli wrzucicie to zadanie konkursowe po prostu w relacji, to ona zdąży zniknąć, zanim my zdążymy ją zobaczyć, więc bardzo prosimy o to, żeby rozwiązanie zadania konkursowego miało formę normalnego posta w feedzie. A jak ktoś zechce udostępnić w relacji, to tym lepiej, można to oczywiście zrobić. I teraz tak, macie dwa hasztagi, którymi poprosimy, abyście oznaczyli zadanie konkursowe. Pierwszy hasztag to słowa mają moc 2023 z polskimi literami i drugi hasztag osobie bez cukru. Osobie bez cukru jednym ciągiem, czyli hasztag osobie bez cukru i hashtag słowa mają moc 2023 bez przerw i z polskimi znakami. Wasze odpowiedzi, wasze zadania konkursowe, powtórzę, w dowolnej formie graficznej, takiej do zobaczenia, to może być zdjęcie plus treść posta, to może być rolka, to może być kolaż, to może być karuzela, cokolwiek, absolutnie forma, kreacja wizualna jest
waszym wyborem. Wy decydujecie, jak chcecie to, żeby to było wyglądać, żeby to wyglądało. Najważniejsze jest to, aby pojawiły się te dwa hasztagi w tym zadaniu konkursowym, żebyśmy my mogły dotrzeć do tego posta, bo my sobie później wyfiltrujemy tym hashtagiem wszystkie wasze zadania konkursowe i wśród nich subiektywnie wybierzemy to zadanie, które wzruszyło nas najbardziej, rozśmieszyło nas najbardziej lub zrobiło na nas największe wrażenie. Więc to będzie taka subiektywna ocena jury w składzie dwuosobowym, moim i Karoli. Ale żebyśmy mogły efektywnie dotrzeć do każdego posta konkursowego, niezbędne jest użycie tych dwóch hashtagów, bo dzięki temu my sobie wyfiltrujemy tego Instagrama tymi hashtagami. I co jeszcze? A, konkurs trwa w zasadzie od dziś. Możecie już w tym momencie tworzyć. I potrwa do 17 maja do północy, ponieważ musimy mieć chwilkę przed live'em premierowym na to, żeby wyłonić zwycięzcę tego konkursu. Fajnie? Kto się cieszy? I do wygrania, powtarzam, dostęp do kursu Słowa mają moc. Pierwszy raz ever w historii bez cukru. Także bardzo warto, bardzo warto. A jeżeli oznaczycie tego posta małpą biznes bez cukru, co nie jest oczywiście wymogiem konkursowym, ale będzie nam miło, bo jeżeli go oznaczycie, to my go udostępnimy w naszych relacjach, więc fajnie pójdzie jeszcze szerzej w świat. Agata, kto nie ma Instagrama, możesz sobie założyć na potrzeby konkursu, jeżeli bardzo chcesz wziąć w nim udział. Nie ma możliwości takiej, żebyśmy my przefiltrowały sobie albo ogarnęły dwa kanały komunikacji pod tym kątem. Plus, jeżeli byśmy zrobiły... no, to by było za dużo zamieszania w tym momencie. Więc zdecydowałyśmy, że konkurs będzie na Instagramie, ale nic nie stoi na przeszkodzie. To może być... Możecie wziąć udział w tym konkursie, nawet jeżeli wasze konto na Instagramie będzie... miało jeden dzień. Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o to, czy wasze konto jest aktywne, czy długo działa, czy także spoko, loko, luz. Możecie sobie założyć to konto po to, żeby wziąć udział w konkursie, jeżeli ktoś konto na Instagramie nie ma. Ale większość z was ma, myślę. A jak ktoś nie ma i bardzo chce przystąpić, to nie jest jakby przeszkoda, żeby było świeże konto. Ważne jest to, żeby przyłożyć się do zadania konkursowego, bo jak was znamy, będzie wiele fajnych odpowiedzi. Przypominam, zadanie konkursowe, opowiedzieć o sobie i o swojej lub i o swojej twórczości, jak najbardziej kreatywny, w taki sposób, o którym sądzicie, że nas porwie najbardziej, bo tak jak mówiłam, wybór będzie absolutnie subiektywny i no. I będzie dokonany w dwuosobowym składzie jury, moim i Karoliny. Kasia pisze, świetny pomysł, po hashtagu będzie można poznać nowe osoby z bezcukrowej rodziny. Dokładnie, to też pozwoli poznać nowe osoby z bezcukrowej rodziny, ale to również pozwoli nam bardzo szybko wyfiltrować sobie posty konkursowe i bez takiego, wiecie, chodzenia, szukania, dociekiwania, czy coś zapomniałam, gdzieś nie zobaczyłam, coś gdzieś przeoczyłam, po prostu będziemy miały wszystko w jednym miejscu, dzięki temu bez obaw przejdziemy sobie przez wasze zadania konkursowe i wybierzemy to, co spodoba nam się akurat najbardziej. Dobra, czyli wszystkie ogłoszenia konkursowe powiedziałam, teraz wasza kolej. Czekam na pytania. Zanim się pojawią pytania, ja będę sobie gadała i wezmę sobie to pytanie na rozbieg. Bo pytanie na rozbieg było takie, kiedy można uznać, że wygląd naszej marki już jest taki, że jest ok. W sensie, że już ta praca nad brandingiem można uznać, że jest na wystarczającym poziomie, żeby przestać o niej kompulsywnie myśleć. A odpowiedź będzie w naszym stylu, bo odpowiem wam dosłownie jednym zdaniem i to będzie łopatologicznie proste i jednocześnie pozostawiające wam bardzo dobrą analogię i bardzo dobre pojęcie tego, jak powinien wyglądać branding marki. Mianowicie... można uznać, że praca nad oprawą graficzną naszych marek jest może nie ukończona, ale na wystarczającym etapie, że można przynajmniej na trochę zająć się w 100% innymi rzeczami i pozostawić tę kwestię do kolejnej zmiany, czy do kolejnej poprawy na kiedyś tam w przyszłości. Wtedy, gdy wchodzicie na swoje konto
czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to w Waszym sklepie, czy to na profilu w multibrandzie, czy to na jakimś Etsy, czy to na TikToku, no chociaż tam akurat najmniej możliwości, czy to na Pinterestie i widzicie profil i macie takie przeświadczenie, że tam nic nie jest przypadkowe. Innymi słowy mówiąc, tam nie ma nic, niczego z dupy. Wszystko do siebie pasuje. Profile są przemyślane. Kolory są przemyślane. Sposób komunikacji przemyślany, spójny. Sposób fotografowania zdjęć i maniera robienia zdjęć przemyślana, spójna. Aranżacje fotografii przemyślane, spójne. Kolory spójne. Fonty spójne. Logo tam, gdzie trzeba jest, tam, gdzie go za dużo nie ma. Nie ma tak sytuacji takiej, że na zdjęciu w tle na Facebooku jest co innego, a na banerze głównym w Waszym sklepie co innego, a na Waszym blogu jeszcze coś innego. Patrzycie na Wasze kanały komunikacji, patrzycie na Wasz sklep, na Waszego bloga, na Wasze media społecznościowe i wszystko tam jest tak, że wygląda, że tam jest, że być powinno. Nie ma tam elementów, o których można by było powiedzieć, to tutaj jest przez przypadek, albo to tu jest przez pomyłkę. Wtedy można uznać, że na dzień dzisiejszy, to jest takie wyrażenie mało poprawne, ale niech już będzie, praca nad brandingiem można uznać, że jest na wystarczającym poziomie odrobiona i można spokojnie, ze spokojną głową i czystym sumieniem przejść do innych prac. Jak Wam się podoba takie porównanie? Dlatego, że bardzo często widzimy, że utykacie miesiącami, tygodniami, jaka kreska tu, co ja mam zrobić, czy coś jeszcze poprawić. Słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim, jak wyglądają nasze marki, jest to, czy to wszystko ma sens. Dlatego, że po co my robimy ten branding? My ten branding robimy po to, żeby klienci, którzy mają kontakt z naszymi markami, mieli po czym nas zapamiętać. To nie chodzi o to nawet, żebyśmy pięknie się prezentowali w internetach, żeby rozwalić ludziom głowy po prostu skomplikowaną grafiką czy jakimiś niesamowitymi efektami. To nie o to chodzi. My robimy oprawę graficzną naszych marek nie dla fanaberii, nie żeby komuś pokazać, nie żeby na kimś zrobić wrażenie pod kątem graficznym, nie po to, żeby mieć zajęcie, ani nie po to, że ktoś tam kiedyś napisał, że istnieje coś takiego jak branding, tylko my to robimy po to, żeby klienci, którzy nas nie znają, a będą mieli dopiero szansę poznać w kontaktach z nami w mediach społecznościowych na przykład, mieli po czym nas poznać. Bo jeżeli oni na Instagramie poznadzą nas w palecie kolorów pastelowych, na Facebooku w szarościach, a na blogu w kolorach, we wszystkich kolorach tęczy, to za Chiny ludowe tacy klienci nie zorientują się, że to jest jedna i ta sama marka, że to jest po prostu taki łańcuszek, że to jest ścieżka, po której chodzą, ale chodzą w obrębie tej samej marki. Nie ma bola, bo oni nie zapamiętają nas po nazwie. Ile Was jest w stanie zapamiętać nazwę marki, od której kupujecie, po pierwszym kontakcie? Promil. Po pierwszym kontakcie zapamiętujecie, jak robione były zdjęcia, że były przydymione, albo fajna paleta kolorów. Zapamiętujecie po charakterystycznych elementach i im częściej się spotkacie z tymi elementami danej marki, tym ta marka zapisze się w Waszej pamięci lepiej. Dopiero za którymś razem jesteście w stanie zapamiętać nazwę tej marki. I teraz ta spójność wizerunku marek rękodzielniczych jest właśnie dlatego bardzo ważna. Nie po to, żeby zaspokajać jakieś nasze ambicje i nie po to, żeby było fajnie i nie po to, żeby pokazać nasze umiejętności graficzne, bo można nie mieć żadnych umiejętności graficznych i nasza oprawa może być na bardzo podstawowym poziomie i może opierać się o dwa kolory, a może robić robotę taką, na jakiej nam najbardziej zależy, czyli pomaga zapamiętywać naszą markę naszym klientom i wiązać skojarzeniowo naszą markę z danymi produktami. Bo tak jak powiedziałam, ludzie od samego początku nie będą pamiętać Waszej nazwy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oni codziennie spotykają się z dziesiątkami nowych marek.
z dziesiątkami. Dla Was Wasz sklep jest jedynym miejscem, do którego chodzicie w ciągu dnia i nad którym pracujecie i zapamiętujecie każdą kropkę. Klient, który ma kontakt z Wami po raz pierwszy, za sekundę będzie miał kontakt z innym sklepem, za 5 sekund przewinie mu się kolejny, a po godzinie będzie po kilkudziesięciu różnych reklamach i kilkudziesięciu różnych kontaktach z innymi sklepami i innymi markami w kanałach komunikacji. Więc to jest ważne, żeby dać mu takie haczyki, po których on nas zapamięta. I te haczyki na wszystkich kanałach muszą być takie same, żeby on się nie pogubił, żeby to było spójne, żeby miał po czym nas zapamiętać. Jej, jesteś genialna! Bla, 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 jesteś beznadziejna, wypad. Chcę zobaczyć, czy Wam się podoba ta odpowiedź. I teraz widzę, że już się pojawiły komentarze, pojawiły się pytania, więc lecę do pytań. A kto tu jest i ma pytanie i jeszcze go nie napisał, to bardzo proszę, w komentarzu piszemy pytanie, ja je czytam i na żywo odpowiadam. Paulina, cześć Paulina, dawno Cię nie było. Ja dzisiaj pierwszy raz od chyba 5 lat, no właśnie. A myślałam, że po pięciu latach jesteś na live'ie. Już mówię, no właśnie. Dostałam stories, dodałam stories ze sobą i pogadałam o mojej marce. Stresuję się, że nie będzie żadnego feedbacku. Ale jaki chcesz feedback ze stories? Jaki chcesz feedback ze stories? Na stories bardzo rzadko dostajemy jakikolwiek feedback. Naprawdę, dostaniesz serduszka. Zobaczysz, ile masz serduszek, ale nie szykuj się na nie wiadomo ile komentarzy po storiesach, dlatego że ludzie nie patrzą na nagrania w stories jako na coś, na co muszą werbalnie słowem odpowiedzieć. Oni idą po relacjach i dodają serduszka i idą dalej, bo specyfika tego rodzaju kreacji. My to dodajemy na krótko, na 24 godziny. Klienci o tym wiedzą, więc wiedzą, że to jest taki po prostu przegląd, szybki przegląd, co się u Was dzieje. I w naturalny sposób oni nie czują, że mają cokolwiek z tym zrobić. Bo to jest dla nich taki skrót tego, co jest u Was. Taki highlight tego, co się u Was dzieje. Więc spokojnie i tak feedbacku nie dostaniesz z nie wiadomo jakiego. Zobacz, jaki będzie to miało zasięg. Jeżeli mówisz o sobie, pokazujesz swoją buzię, na pewno będzie fajny. I jedyne co, to zobaczysz, ile jest serduszek. Bo jak ktoś wstawia serduszko, to znaczy, że mu się bardzo, bardzo podobało. I to jest ten taki jakby podstawowy nasz feedback po reakcji klienta na naszą relację. Także spoko, nie ma się na co stresować, nie nastawiaj się na jakieś wiadomości, tylko po prostu przyjmij, że to jest taka forma kontaktu z klientami, która od nich, od nas nie wymaga szlifowania, no bo nie oszukujmy się, bardzo często te relacje robimy z ręki, przy kiepskim świetle, wybaczamy sobie brak makijażu, bałagan w tle, więc to jest taka forma instant, forma, do której my się za bardzo nie musimy przygotowywać, jeżeli nie chcemy i to zostaje nam wybaczone, ale z drugiej strony klienci też to wiedzą, że to jest taka forma luźna, niewymagająca również dla nich. Mam nadzieję, że Cię troszeczkę uspokoiłam i trochę ten stres. Publikuj! Oznacz nas, to będziemy udostępniać i jeszcze Ci podbijemy serduszek. Bardzo chętnie zobaczymy, co tam namodzisz. Dobra, patrzę teraz na Insta, co tam się pojawiło, bo też widzę, że pojawiły się komentarze, tylko chciałabym przewinąć. O, tu Kasię czytałam. Dominidom. Cześć dziewczyny, trochę mnie nie było z Wami, ale nadrabiam dyszkę, za którą ogromnie Wam dziękuję. Bardzo, bardzo proszę, bardzo się cieszymy za każdym razem, jak piszecie, że dyszka jest fajna, że Wam pomaga, że czerpiecie z niej wiedzę. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, co to jest dycha, dycha bezcukrowa dycha, mówiąc pełnym zdaniem, jest to strategiczny kurs budowania marki opartej na rękodziele. I tutaj uwaga, na fizycznym produkcie, nie na kursach o rękodziele, czy nie na DIY-ach, tylko to jest kurs kupiony na produkcie fizycznym. Ryjący beret, ułożony w dokładnie takiej kolejności, w jakiej powinien być oglądany i w jakiej powinien być wdrażany, począwszy od analizy klienta idealnego, bardzo dokładnie, poprzez tworzenie całej oferty dla tego klienta, którego przeanalizowaliśmy, poprzez tworzenie marki, tworzenie lejków sprzedażowych, tworzenie kanałów komunikacji, tworzenie strategii marketingowej, po funkcjonowanie w otoczeniu z konkurencją i zdaje się ostatni moduł jest o trudnych sprawach, czyli również mówimy o tym, jak radzić sobie z takimi rzeczami jak
reklamacje, zwroty, niezadowolony klient, negatywne opinie itd., itd. Więc to jest naprawdę 12-tygodniowy, bardzo obszerny, bardzo rozbudowany kurs, do którego dostęp dostajecie tak zwany lifetime, nasz lifetime. Tak długo jak Facebook pozwoli na parkowanie tych kursów u siebie, tak długo macie do nich dostęp z komórki na Facebooku. Później pomyślimy, jeżeli kiedyś gdzieś Facebook eksploduje, to pomyślimy, wymyślimy jakiś sposób, żeby Wam je zaserwować w innej formie. Kurs, który absolutnie zmienia wszystko, to są słowa naszych kursantek. Kurs, który ryje beret, to również powiedziały, wymyśliły nasze kursantki. Także bardzo serdecznie zachęcam. Można jeszcze kupić poszczególne moduły kursu Bezcukrowa Dycha. Kto chce, do sklepu www.biznesbezcukru.pl/sklep/kursy online. Można sobie kupić, można sobie jeszcze dostęp do końca czerwca. Kto chce. Czy ludzie już kupują prezenty na Dzień Matki, ogłosią promocję i echo? Tak, kupują. To już jest czas, kiedy rozglądają się nad prezentami na Dzień Matki. To, że jest echo, może wynikać z różnych przyczyn. Dlatego, że jest wiele powodów, dla których ludzie mogą nie chcieć kupić albo zastanawiać się jeszcze nad kupieniem. Jeżeli masz słaby zasięg, jeżeli do małej ilości osób docierasz, to brak sprzedaży jest rzeczą naturalną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że konwersja na poziomie 1% jest dobrą konwersją, to sobie wstecz policzcie, ile osób musi zobaczyć Waszą ofertę, żeby jedna osoba kupiła. Policzcie sobie, od jakiej ilości osób 1% stanowi jedna osoba. To jest prosta kalkulacja. I możecie sobie to przemnożyć. Jeżeli jest cel sprzedażowy na 20 sprzedaży, to od jakiej kwoty, od jakiej ilości osób 20 sprzedaży będzie stanowiło 1%. Jeżeli są niskie zasięgi, nie docieracie do klientów ze swoimi postami, ze swoimi informacjami, normalne, że nie ma sprzedaży, no bo skoro nikt tego nie widzi, to nikt tego nie kupuje, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest sama komunikacja. Jeżeli tylko pokazałaś jednego posta, to wiedz, że nawet nie zdążyli zobaczyć go ludzie, którzy mają Twój profil w ulubionych i w obserwowanych, ponieważ i Facebook, i Instagram w tym momencie są tak napakowane ludźmi i informacjami, że już nawet osoby, które obserwują dane profile, nie widzą wszystkich postów z danych profili. Tylko część osób, część Twoich obserwatorów zobaczyła posta z promocją. Jeżeli to był tylko jeden post, albo opublikowałaś jednego posta, jedna relacja, na przykład rolka na Instagramie, to zobaczyło to bardzo mało ludzi. I prawdopodobnie nawet nie wszyscy Twoi obserwujący, więc to jest druga rzecz, żeby zobaczyć nie tylko zasięg tego posta, ale również to, ile razy i w jakiej formie mówiłaś o prezentach, o promocji na Dzień Matki. Kolejna rzecz, czy ta promocja na Dzień Matki była ogłoszona dziś, że dzisiaj startuje? Czy podgrzewałaś swoją publiczność i uprzedzałaś to wydarzenie na przykład przez, nie wiem, załóżmy 2 tygodnie przed promocją? Takie działanie przykuwa uwagę ludzi, którzy mają jakby na oku już daną markę, jeżeli myślą o zakupie takiego prezentu na Dzień Matki. I ostatnia rzecz, czy produkty, które masz w promocji z okazji Dzień Matki, dobrze przystają do prezentu? W sensie, czy to są rzeczy, które ludzie chcą i dają matkom na prezent? Bo szczególnie dzisiaj ludzie bardzo... Dzieci. W sumie. Jakby, nie chcę powiedzieć, liczą każdy grosz, ale myślę, że to, co się działo w COVID-zie i po COVID-zie, to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, sprawia, że ludzie zaczęli wydawać swoje pieniądze, że tak powiem, roztropnie. Nie chcę powiedzieć, że wydawanie na rękodzieło jest nieroztropne, tylko chcę powiedzieć, że obracają ten pieniążek, ten banknot w ręku kilka razy, zanim go wydają.
To znaczy, że proces podejmowania decyzji o zakupie się wydłużył i dłużej zastanawiają się, co kupić, ale również ważą i częściej i dłużej porównują sobie różne oferty i różne pomysły, na, w tym przypadku na prezent. Więc to wszystko zgarnąć do kupy i pod tym kontekstem się zastanowić. Zobaczcie, że założę się, że my również zmieniliśmy sposób robienia zakupów. Każdy z nas, nawet jeżeli mamy stały dochód, nawet jeżeli nie cierpimy z powodu braku pieniędzy, to i tak warunki ekonomiczno-gospodarczo-polityczne sprawiają, że robimy się rozsądni w tym, jak gospodarujemy pieniądzem. I te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, trzeba wziąć pod uwagę i przeanalizować tę promocję na Dzień Matki, czy tam gdzieś nie ma tej luki. Czy tam gdzieś nie ma tej luki. Papier i kolor. Ja mam do Was pytanie. Jak Wy, dziewczyny, ogarniacie taką ilość obowiązków? Dwie marki, bez cukier, sklep, social media. To jest przecież ogrom pracy. Tak, to są dwa etaty na pełny etat w tym momencie. Karolina i ja. A można nawet na więcej niż jeden etat, bo nieraz więcej poświęcamy niż normalnie byśmy poświęciły na etacie. Czasu plus, od czasu do czasu jeszcze jakaś tam wsparcie zewnętrzne. Plus wiele rzeczy mamy oddelegowane. Na przykład rachunkowość całą mamy oddelegowaną. Opiekę nad sklepem mamy oddelegowane. Czyli wszystko to, czego my nie chcemy robić, albo na czym się nie znamy, albo to, co byśmy robiły nieefektywnie, to oddelegowałyśmy i płacimy po prostu za te usługi. Druga rzecz jest taka, że obowiązki mamy podzielone tak, że każda w zasadzie robi to, w czym czuje się dobrze. To znaczy ja jest na przykład na bezcukrze czuję się dobrze w gwiazdorzeniu, Karolina zdecydowanie lepiej na zapleczu i to ona na przykład opiekuje się treściami na blogu, ona wszystkie sprawy techniczne, Wasze maile, wiadomości i tak dalej, to Karolina, z Karoliną zawsze, jeżeli piszecie wiadomości do nas, to Karola odpowiada, dlatego że ja nie mam na to czasu już. Ja do Was gadam, odpowiadam na Wasze pytania na live'ach. W naszej marce rękodzielniczej pracuję na warsztacie. Karola też znowuż z klientkami, z naszymi klientkami, to też ona koresponduje. Więc mamy taki podział obowiązków, że żadna z nas nie zmusza się tak naprawdę do tego, co robi, bo mamy to tak podzielone predyspozycjami, ale też takim kluczem, w czym się czujemy dobrze. No i plus jesteśmy szybkie. Naprawdę szybkie. Naprawdę szybkie w tym, co robimy. I ta szybkość wynika z doświadczenia, z takiej praktyki codziennej, ale to też nie jest bez znaczenia. Plus ja się muszę przyznać, że na bezcukrze komunikacja z Wami jest super prosta. To muszę przyznać, że dużo łatwiej i szybciej nam się komunikuje z Wami tutaj na cukrze niż na ślubniakach. Bo z Wami się czujemy jak w rodzince. Wiecie, jak z kuzynami. Znamy od podszewki, bo same jesteśmy rękodzielniczkami. Przeszłyśmy przez te wszystkie etapy, przez które Wy przechodzicie. Nie musimy nic wymyślać, bo każdy Wasz problem to był lub jest nasz problem. Większość tych problemów udało nam się rozwiązać lub jesteśmy w trakcie rozwiązywania, więc możemy Wam praktycznie poradzić, jak sobie z tym radzić. Rozumiemy, spotykamy się z Wami przecież na żywo i te zjazdy w Woziwodzie, wcześniej takie typowe domowe spotkania, które no to wszystko zdechło po COVID-zie, ale były, więc to środowisko rękodzielnicze jest nam bardzo bliskie i ta komunikacja z Wami bardzo w sposób naturalny, bezwysiłkowy w zasadzie nam przychodzi, więc to też nie jest bez znaczenia. Myślę, że byłoby dużo trudniej, gdyby to były dwie marki niezwiązane, na przykład niezwiązane z rękodziełem, nie? Czyli nie wiem, tutaj byśmy miały ślubniaki, a drugą markę to nie wiem, salon fryzjerski, to już by było dużo trudniejsze do ogarnięcia. Ale tutaj w naturalny sposób po prostu nam się to wszystko ładnie poskładało. Jak się mają do oceny klienta i danego osoby, które kupują nasz produkt na prezent? Dobrze się mają. Często nie znając preferencji obdarowywanego. Dobrze się mają, to znaczy osoba kupująca produkt na prezent u Ciebie jest drugim klientem idealnym, którego Ty obsługujesz, bo słuchajcie, to nie jest tak, że my w naszych markach mamy tylko jednego klienta idealnego, bo możemy mieć więcej niż jednego klienta idealnego i to jest bardzo dobry przykład. Nie wiem, co tworzysz. Birch Candle, czyli świeczki. Jak tworzymy świeczki,
to wiadomo, że jednym naszym klientem idealnym będą osoby, które będą kupować te świeczki dla siebie, do swoich wnętrz, a drugim klientem idealnym będą osoby, które kupują świeczki na prezenty. I to jest okej, mieć dwóch klientów idealnych. Po prostu szykujesz treści i przekaz dla jednego i dla drugiego i żonglujesz nimi. Czyli, nie wiem, na przykład robisz we wtorki jakieś tematy powiązane z pakowaniem, albo z prezentami, albo ze specjalnymi datami, albo z jakimś savoir vivre prezentowym i to jest Twój cykl dedykowany osobom, które będą szukały na prezent. W pozostałe dni, jeżeli ważniejszym i częściej kupującym prezentem są ci, którzy kupują świeczki dla siebie, to im dedykujesz pozostałe dni i pozostałe treści tematyczne. Więc jest okej. Po prostu to jest Twój drugi klient idealny, którego obsługujesz. Little Things by Ante Tania Ninia. Muszę iść do okulisty już słuchać. Ja ciągle się wstydzę pokazywania siebie w relacjach. Nie wiem, czy się przełamać, czy to faktycznie tak bardzo pomaga w zdobywaniu obserwujących. Nie wiem, jak mam zacząć. Słuchaj, zacznij od naszego konkursu, który ogłosiłam na początku tego live'a. Bo jest konkurs bezcukrowy, w którym można wygrać dostęp do kursu Słowa mają moc. I jak nie masz dobrej motywacji i dobrego powodu do tego, żeby się przełamać, to niech ten konkurs będzie dla Ciebie takim, jak to się mówi, łamistrajkiem. Bo zadanie konkursowe polega na tym, żeby opowiedzieć o sobie lub i o swoim rękodziele w jak najbardziej kreatywny sposób i zrobić to na Instagramie w feedzie w formie posta, czy to karuzeli, czy to rolki. Wasz wybór, ale żeby to było w feedzie, trzeba oznaczyć dwoma hashtagami. Jeden hashtag to Słowa mają moc 2023 oraz Osobie bez cukru. I jak nas oznaczycie, to jeszcze udostępnimy Wam tego posta. Także, niech to będzie taki łamistrajk. I tak bardzo pomaga nie tyle w zdobywaniu obserwujących, co w... Chociaż też... bo algorytmy Instagrama akurat lepiej reagują na facjatę niż na produkt, więc zasięgi tam, gdzie jest nasza twarz i my mówimy, są większe niż tam, gdzie jest nasz produkt, ale przede wszystkim takie interakcje z nami jako z artystami, jako z rękodzielnikami skracają dystans, sprawiają, że można nas polubić, sprawiają, że można nam zaufać. Sprawiają, że można dowiedzieć się, jacy jesteśmy i też to pomaga zapamiętać nas i nasze marki, więc to jest też bardzo dobry sposób na budowanie tych więzi, budowanie tego zaufania. Takich, wiecie, długoterminowych, nie takich ludzi, co przyjdą, kupią, pójdą i zapomną, tylko takich, co będą przychodzić i wracać. I jeszcze mówić o nas kolejnym. Dominik, salon fryzjerski to też chyba rękodzieło, w końcu fryzjer obcina ludzi osobiście własnymi rękami. No nie, bo w wyniku tworzenia, pracy twórczej otrzymujesz produkt, który możesz wysłać. A fryzjerstwo jest usługą, bo produkt przychodzi do Ciebie na głowie Twojego klienta i Ty tam coś mu tylko robisz z tymi włosami i odsyłasz go z tą głową i z tą fryzurą z powrotem do domu. Więc tak, tworzymy własnymi rękami, ale to nie jest rękodzieło. Zupa też nie jest rękodziełem, choć tworzymy własnymi rękami. Notatka też nie jest rękodziełem, choć robimy swoimi rękami. Choć jeśli to jest kaligrafia na papierze czerpanym z sentencji czy życzeń, to już może być rękodzieło. Także to jest taka subtelna różnica, ale rozumiem, że to był żart. Dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo. Tomek, dobrym pomysłem jest termin płatności na kiermasz rękodzieła. Ale jak? Terminal, tak. Jeżeli pytasz o terminal, to jest bardzo dobry pomysł na kiermasz rękodzieła, dlatego że coraz mniej osób ma przy sobie gotówkę, coraz więcej osób płaci blikiem. I z doświadczenia wiemy, ponieważ same mamy, że ta maszynka SumUp rewelacyjnie się sprawdza. Nie trzeba mieć terminala. Tam, gdzie jest zasięg internetowy, można spokojnie korzystać z SumUpa i on naprawdę bardzo dobrze działa. I powiem Wam, że jak my jesteśmy na jakimś kiermaszu, a w zasadzie chodzimy raz do roku na kiermasz przed Bożym Narodzeniem z szutami naszymi, to SumUp obsługuje nam większość transakcji. To znaczy bez SumUpa myślę, że spokojnie mogłabym powiedzieć 60% transakcji nie doszłoby do skutku, ponieważ ludzie coraz rzadziej noszą gotówkę. Czy to banalne pytanie, ale co powinnam pisać w bio na fanpage'u? W bio na fanpage'u, ponieważ tam mamy ograniczoną ilość miejsc i też
jakby cierpliwość ludzi do czytania w mediach społecznościowych jest dużo krótsza, słabsza. Tam powinno być zwięźle, krótko i na temat tego, co ty robisz. Jaka jest obietnica twojej marki? Co ty robisz? I nie, że jestem mamą, mam pieska, kotka, oglądam Ojca Mateusza, chodzę na spacery i wieczorami dziergam czapki. Tylko co to rękodzieło robi twoim klientom? Co to są za czapki? Jaka stoi za nimi taka filozofia marki? U nas to jest biżuteria ślubna skrojona i szyta na miarę, co mówi naszym klientkom, nie mniej, nie więcej, jak to, że nie ma u nas masówki i każda klientka jest traktowana indywidualnie i można z nami się kontaktować i można zamawiać indywidualne projekty, ale również można liczyć na takie pochylenie się indywidualne nad każdą z nich osobno. Co twoja marka niesie? Tam powinny z tej całej metryczce bio na Facebooku, oprócz takiego sloganu marki, takiej krótko zwięzło podanej misji i filozofii, powinny się znaleźć wszystkie odnośniki. Najważniejszy dla ciebie to jest ten na twoją stronę internetową, czyli do sklepu. Powinien się znaleźć adres mailowy i ja się zawsze upieram, że powinien się znaleźć telefon do kontaktu. Jeżeli nie chcecie podawać swojego telefonu do kontaktu, bo to wasza prywatna sprawa, weźcie sobie telefon na kartę z jakimkolwiek numerem i niech to tylko będzie telefon do odbierania ewentualnych telefonów od klienta. Dlaczego? Dlatego, że możliwość kontaktu telefonicznego nie będzie od razu oznaczała, że będą do was dzwonić codziennie, ale po pierwsze, to podnosi wiarygodność marki, bo ludzie widzą, że w razie czego mogą się skontaktować z wami również przez telefon, więc porozmawiać z człowiekiem, a w czasach, kiedy po prostu wszędzie już są boty i nie można się nigdzie dodzwonić i porozmawiać z człowiekiem, człowieka krew zalewa po prostu. Więc jeżeli jest, zadzwoń do mnie, jest numer telefonu i tam jest człowiek po drugiej stronie, to działa bardzo dobrze. Dobrze na psychę naszych klientów. Po drugie, zaskakująco sporo osób jednak dzwoni. U nas tydzień w tydzień są telefony od naszych panien młodych. To nie jest tak, że te numery są martwe, więc nawet młode dziewczyny dzwonią, bo tak bardzo łatwo pokusić się o takie stwierdzenie, że tylko dzwonią stare babki. No nie. Nasze klientki to są bardzo młode dziewczyny pomiędzy 25 a 30 rokiem życia i one też bardzo często dzwonią. Więc to jest to, co najważniejsze. Oczywiście są wymogi również, gdzie koszmar introwertyka, dzwoniący klient. Ja nienawidzę. Ja w ogóle nie lubię rozmawiać przez telefon. To jest dziwne, ale nie lubię. Jak mam do wyboru porozmawiać przez telefon albo popisać na Instagramie, na Messengerze, zawsze wybiorę to drugie. Zdecydowanie uwielbiam WhatsAppa. Nie lubię rozmawiać przez telefon. O dziwo, jak już mam rozmawiać, to wolę, wiecie, że na wideoczacie. To jest dziwne, nie? Ale jak rozmawiam po prostu przez telefon z kimś obcym, bo jak ta mama, tata, Karolina, ktoś mi bliski, no to jeszcze spoko, ale z kimś obcym nie lubię. Nie lubię. Z kimś obcym. Nawet nie obcym, tylko takim, co nieczęsto rozmawiam, nie? Ja też lubię dzwonić. Dużo osób dzwoni. No ale słuchajcie, prowadzenie biznesu to nie jest zabawa. My tu budujemy marki. Mam nadzieję, że podchodzimy do tego poważnie. Kto nie czytał posta na Instagramie o budowaniu marki rękodzielniczej na serio, chyba na Facebooku też został udostępniony, to niech sobie przeczyta, bo to naprawdę nastraja bardzo dobrze nam robi na głowę. Bo bardzo często podchodzimy do budowania swojej marki rękodzielniczej jak takie, w sumie nic innego do roboty nie mam, mogę trochę porobić, trochę nie porobić, jak mi się chce to porobię, jak mi się nie chce to nie porobię. No tak się nie da. I tak nigdy nie zbudujecie marki, która będzie sprzedawała. To wam gwarantuję i daję dwie ręce tak na krajzegę odciąć. A jestem rękodzielniczką. Więc to wiele zmienia, jeśli chodzi o wagę tej obietnicy. Jeżeli my tu skupiamy się na budowaniu biznesu, skupiamy się na budowaniu marki, to trzeba to robić na serio. Jak się coś robi na serio, to się robi to, co się lubi i się robi to, co się nie lubi. Niestety w budowaniu biznesu opartego na rękodziele tych rzeczy, których często nie lubimy, jest zdecydowanie więcej, bo najbardziej kochamy tworzyć nasze rękodzieło.
a czas na tworzenie naszego rękodzieła powinien być mniejszością w tym całym procesie, tak naprawdę. I jednak dużo więcej czasu musimy spędzić na analizie, na przykład stworzeniu czy zoptymalizowaniu naszych stron pod SEO, na analizie hashtagów, na nauczeniu się, jak to wszystko działa. Ale nauczeniu się, i podkreślam, nauczeniu się, a nie wydaje mi się, albo że sąsiadka mi powiedziała, nauczeniu się. Na statystykach, na budowaniu strategii, na sprawdzaniu. Stawiamy cel, budujemy strategię pod ten cel, a potem sprawdzamy, czy go osiągnęliśmy. Jeżeli nie, to dlaczego? I co mogę zmienić? I tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy, których nie lubimy robić, jest zdecydowanie więcej, ale robimy je i tak. Jak chodzicie do pracy, to tam też pewne są rzeczy, których nie lubicie robić, ale i tak musicie chodzić, bo to jest wasza praca. Budowanie biznesu to jest nasza praca. I trzeba się pogodzić z tym, że nie będziemy zawsze robić tego, co lubimy. No właśnie, też tak mam, że jak trzeba z kimś porozmawiać przez telefon, to mi się język plącze. Mi się może nie plącze, ale co lepsze rzeczy, które lubię robić bardziej, ale odbieram. Odbieram ten telefon, jak dzwoni, odbieram. Rozmawiam. Jestem miła nawet. Bardzo nawet. Także nie lubię, ale co zrobić? Jak to mój mąż mówi, robię pomimo. Słuchajcie, to jest koniec pytań. Ile my tu gadamy? Czy jest chociaż pół godziny? A gdzie tam? A nie, jest już prawie godzina. Dobra, to jeżeli nie ma więcej pytań, to ja będę kończyć tę imprezę. Przypominam, 18 maj, godzina 18, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia, live merytoryczny o dobrej komunikacji z klientami idealnymi, która buduje więzi. Na tym samym live'ie będzie rozstrzygnięcie konkursu bezcukrowego na najfajniejszą, najciekawszą prezentację siebie i swojego rękodzieła na Instagramie. Znaczy, to zadanie robimy na Instagramie. Na końcu tego szkolenia otworzymy drzwi do tegorocznej edycji kursu Słowa mają moc. I chyba tyle z powtórki i z najważniejszych zadań. A, grupa mastermindowa, jeżeli mnie słuchacie, jutro się widzimy też na live'ie, w naszym mastermindzie. Na live'ie o celach. Tyle. Trzymajcie się cieplutko. Miejcie fantastyczny tydzień. Do zobaczenia za tydzień na kolejnym live'ie. Mam nadzieję, jak co środę. I czekamy na wasze zadania konkursowe. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co tam wymyślicie. Buziaki, cukiereczki. Do następnego razu. Pa, pa.